Dzisiaj chciałem wytłumaczyć, co to jest goat. I nie goat, tak jak koza, tylko goat z dużymi literami. Może widzieliście, jak ludzie używają goat w memach albo gdzieś w necie, bo w tej chwili to jest bardzo popularne i to jest skrót. I myślę, że to się zrobiło popularne, szczególnie między młodymi ludźmi. Nie jestem pewny, kto to wymyślił, ale GOAT to jest skrót od greatest of all time. To na przykład można powiedzieć Michael Jordan is the GOAT. Albo może po polsku Michał Jordan jest kozą. Okej, nie, tak, nie, to nie ma sensu. Ale czemu się nie mówi Michał Jordan? To ma sens, to jest lepsze. Michał Jordan to jest zajebiste. I tak naprawdę to nie ma sensu. Ludzie mówią Washington zamiast Washington. To czemu Michael Jordan jest Jordan, powinien być Jordan? Ale co zrobisz? Taki jest polski język. Ja myślę, że wy nawet nie wiecie, co wy robicie większość czasu, jak używacie słowa, które są z innego kraju. Nikt nie wie, co się dzieje. Tutaj się to wymawia po angielsku, tutaj po polsku i nikogo to nie przeszkadza. Po prostu robicie cokolwiek chcecie. Okej, ale nieważne. Teraz przynajmniej wiecie, co to jest GOAT i może zaczniecie używać to, albo przynajmniej to zauważycie w necie, filmach, piosenkach i tak dalej, bo to jest dosyć popularne. To było nowe dla mnie, bo to jest dosyć nowe, ale teraz cieszę się, że wiem, co to jest i cieszę się, że mogę was nauczyć, co to jest i co to znaczy. To napiszcie w komentarzach, czy wiedzieliście o tym i czy wam się podobał dzisiejszy odcinek. Dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i podzielcie się tym filmikiem z waszą rodziną i też z waszymi znajomymi. Też muszę powiedzieć, że jak chcecie poprawić, jak piszecie maile po angielsku razem z Amerykanami, to sprawdźcie moją stronę. To jest bardzoamerykańskie.pl. Jak wejdziecie na tamtą stronę, to zobaczycie opcję, gdzie mogę wam wysłać maila, żeby wytłumaczyć, jakie błędy Polacy często popełniają, jak rozmawiają z Amerykanami przez mail. To dzięki, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek i do następnego razu. Cześć!